Cześć, Andy Brandzej, Sprinter z tej strony. Jak zapewne wiesz, od pewnego czasu, od paru miesięcy publikuję w ramach tej naszej inicjatywy AI Sprinters newsletter poświęcony sztucznej inteligencji, gdzie skupiamy się na tych najnowszych rzeczach, najciekawszych rzeczach, które się dzieją. On się ukazuje mniej więcej dwa razy na tydzień i ostatnio wydarzyło się na tyle ciekawych rzeczy w zeszłym tygodniu, że nie tylko taki tłusty newsletter wyszedł z tego, ale postanowiłem też sięgnąć po formę wideo, bo wydaje mi się, że dzieją się takie rzeczy, że chciałbym z tą informacją dotrzeć także do tych, którzy preferują wideo od czytania. Do ciebie chcę dotrzeć z tymi informacjami. Natomiast jeżeli jeszcze nie wiesz o newsletterze, no to tutaj poniżej można się zapisać. Zanim przejdę do tych informacji, to taką chcę obserwacją się podzielić, że miała miejsce taka jakby trochę pauza w rozwoju sztucznej inteligencji. Mniej więcej grudzień, styczeń, mało co się działo, to znaczy dużo się działo, było dużo ciekawych wypowiedzi, pojawiały się ciekawe narzędzia, też ciekawe wyniki badań, o tym wszystkim pisałem w newsletterze. Natomiast jeśli idzie o jakby korowe możliwości głównych modeli, to pozornie nie działo się wiele. Pozornie, bo pracowały różne zespoły na całym świecie i teraz właśnie zaczynają się pojawiać efekty tego. I myślę, że taką rzeczą, która będzie teraz bardzo mocno napędzać rozwój tej technologii, to będzie ciśnienie konkurencji. Takie ciśnienie, że my musimy coś wydać, że my musimy dać coś więcej, bo inni nie śpią, bo inni nas wyprzedzą, bo zostaniemy w tyle. To bardzo potężny motywator jest, nie tylko finansowy, też taki ambicyjny, który będzie mocno napędzał te zespoły, które tą technologię budują. I mamy już nie tylko OpenAI i Microsoft w tle, to jest ta sama technologia, nie tylko Claude'a, nie tylko Metę, ale mamy też Google'a, który w wielkim stylu zdaje się powracać do gry i także innych graczy, którzy są może mniej znani, ale też pracują nad kolejnymi nowymi rzeczami. I zaczniemy omawianie tego, co się wydarzyło od tego ogłoszenia z zeszłego tygodnia, które to ogłoszenie zrobił Google, dotyczące Gemini Pro albo Gemini Pro. Tutaj mamy to ogłoszenie, ten wpis, którym Google ogłosił Gemini 1.5 Pro, czy Gemini 1.5. I warto tutaj zwrócić uwagę na to, że poza tym, że jest on oparty o bardziej efektywną architekturę, to znaczy osiąga podobne efekty co poprzedni model, ale używając mniej zasobów obliczeniowych, czyli mówiąc wprost, używając mniej prądu. Ta architektura nazywa się Mixture of Experts, czyli jest taką ideą, że mamy wielu jakby ekspertów, czyli takich jakby specjalizowanych chatbotów i jest jakiś specjalizowany chatbot, który jakby rutuje, tak, kieruje twój prompt do odpowiedniego eksperta i potem zbiera odpowiedzi i prezentuje je. Tak w dużym uproszczeniu ta architektura wygląda. Natomiast to, co jest ważne, to jest również to, że ten model świetnie radzi sobie z rozumieniem ogromnych bloków danych jako spójnych całości. To jest bardzo istotne. Tutaj warto zauważyć, że on standardowo jest, czy będzie dostępny z taką samą ilością tak zwanych tokenów. Tokeny to jest taka, w pewnym uproszczeniu, miara ilości danych, którą model może przyjąć, a więc 128 tysięcy tokenów to jest dokładnie tyle samo, ile w tej chwili jest w stanie przyjąć GPT-4 w tak zwanej wersji turbo. Natomiast tutaj jest napisane, że jacyś tam wybrańcy dostają dostęp do miliona tokenów, czyli ten model jest do tego zdolny. I oczywiście można się spodziewać, że jak to zwykle bywa, mamy do czynienia z tak zwanym rolling release, czyli że kolejni użytkownicy i kolejni klienci będą mieli dostęp do tego zwiększonego okna kontekstowego. Okno kontekstowe to jest to, ile taki model jednocześnie, można powiedzieć, pamięta i przetwarza, kiedy wytwarza swoją odpowiedź. I tutaj warto zauważyć jeszcze jedną rzecz, że no to jest taki piękny animowany diagram. Ja go sobie na moment zastopuję, żeby przyjrzeć się temu, co tutaj jest napisane. Tu jest napisane również, też w tekście jest to napisane, że oni zrobili eksperymenty, jeszcze tego nie udostępniają, ale zrobili eksperymenty, gdzie to okno kontekstu jest nie milion, ale 10 milionów tokenów. Czyli jest to już dwa rzędy wielkości wyżej niż to, co w tej chwili oferuje GPT-4. I na co to się tutaj przekłada? No, tutaj jest podane, tak, bo te tokeny nie przeliczają się wprost na słowa, czy wprost na znaki, na literki, to trzeba jakby sobie, no to nieważne, w każdym razie jest tego troszeczkę mniej słów wychodzi niż tokenów, natomiast no tutaj jest na przykład podane, że to jest około milion tokenów, to jest około
700 tysięcy słów. To jest mniej więcej tyle, co ogniem i mieczem i potop razem wzięte. I to oznacza, że model jest w stanie rozumieć i pamiętać całą taką treść. Oczywiście pamiętanie całej treści ogniem, mieczem i potopu ma znaczenie tylko na sprawdzianach z polskiego, natomiast na przykład jednoczesne zapamiętanie, no powiedzmy, iluś tam wydań dziennika ustaw, to już ma konkretne znaczenie praktyczne. Ale moim zdaniem jeszcze większe znaczenie praktyczne ma to, że w praktyce oznacza to około 30 tysięcy linii kodu. I popatrzmy na to, co Google jest w stanie zrobić przy użyciu tego modelu z kodem. Myślę, że to będzie miało ogromne znaczenie dla naszej branży. W tym demo oni przygotowali plik tekstowy, w którym znajduje się około 100 tysięcy linii kodów JavaScript, co przekłada się na około 800 tysięcy, prawie 900 tysięcy tokenów, czyli prawie wykorzystali to wielkie okno kontekstowe. I teraz ta ważna rzecz, która tutaj się dzieje, to jest to, że model rozumie ten kod w całości, czyli rozumie całe te 100 tysięcy linii kodu z tymi demkami i na prosty prompt pod tytułem co kontroluje animację w demo dotyczącym małego Tokio, czyli jakiejś tam animacji w stylu japońskim, on jest w stanie znaleźć ten kawałek kodu, wskazać co tą animację kontroluje i co najważniejsze jest w stanie dokonać w tym działającej zmiany, co widzimy na ekranie. Badacze poprosili o zmianę, wprowadzenie slidera, który umożliwi kontrolowanie prędkości animacji i model to zrobił. Tutaj komentujący to badacz Google mówi, że no może nie zrobił tego najbardziej zgodnie z zasadami javascriptowej sztuki, ale w sumie, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Ważne jest to, że jest w stanie to znaleźć i był w stanie wprowadzić tą modyfikację. Tutaj demo pokazuje kolejną taką modyfikację. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Zobaczcie, jak dużo pracy, jak dużo zespołów pracuje nad tym, co my nazywamy legacy code. Ja myślę, że jest to co najmniej 80% zespołów, które pracują właśnie nie budują coś od nowa, tylko modyfikując już istniejące oprogramowanie. Co więcej, myślę, że bardzo dużo takich zespołów jest w Polsce, w tych wszystkich centrach outsourcingowych, no bo nie czarujmy się, do nas kierowane są raczej te rzeczy, które są troszeczkę mniej nowoczesne, tak, do utrzymywania. I znam wiele takich zespołów, które utrzymują dość skomplikowane systemy, które mają ileś tam lat. I teraz ogromna część ich pracy to jest znajdowanie w kodzie, gdzie znajdują się te kawałki, które coś robią. Bo typowy scenariusz jest taki, że albo gdzieś odkryto jakiś błąd, albo też trzeba coś zmienić po to, żeby ten produkt mógł dalej funkcjonować we współczesnym świecie. To może być nawet mała zmiana, ale żeby jej dokonać, trzeba znaleźć, gdzie to jest. I zastosowanie takiego modelu jak ten, który tutaj widzimy, który jest w stanie zrozumieć cały ten kod, czy bardzo dużą jego część, ogromne, to jest ogromne przyspieszenie pracy dla tych zespołów, a zarazem jest to zmniejszenie zapotrzebowania deweloperów, tak? No bo zamiast całego zespołu może wystarczyć jeden ogarnięty człowiek z takim modelem. Ja tutaj chcę jeszcze przybliżyć, co to znaczy te 30 tysięcy linii kodu. W praktyce tutaj na slajdzie pokazuję różne projekty i szacowaną ich wielkość, tak po to, żebyście sobie mogli znaleźć jakieś tam odniesienie do jakby rzeczywistości. Co to znaczą te tysiące linii kodu? To jest bardzo zgrubna miara wielkości projektu oczywiście, bo przecież to zależy od mnóstwa czynników, łącznie z językiem, w którym piszemy. No niemniej jednak jest to jakaś taka no, bardzo gruba miara wielkości projektu. A przypominam, że w tym ogłoszeniu Google'a jest mowa o tym, że oni w badawczym środowisku, czyli jeszcze nie produkcyjnie, ale mają to kontekstowe na poziomie 10 milionów tokenów. To by oznaczało 10 razy więcej linii kodu. A zatem tego typu projekty mogłyby być już w całości zrozumiane przez model. I myślę, że to wielkość tego okna kontekstowego to jest to, co bardzo szybko się nam będzie powiększać w najbliższych latach, a to oznacza w moim przekonaniu no po prostu rewolucję w tym, jak pracują zespoły IT, właśnie te, które pracują z legacy code, a tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że takich jest bardzo dużo, jak nie większość. I drugie demo, które Google pokazało. W tym demo Google pokazuje możliwości modelu w analizowaniu wideo. Jest to niesamowita sprawa, ponieważ zrobili to na niemym filmie. I zobaczcie, tutaj badacz Google prosi o znalezienie momentu w filmie, w którym kawałek papieru jest wyciągnięty z kieszeni bohatera
i co na tym kawałku papieru się znajduje. Tutaj mamy taki timer, który pokazuje, że modelowi znalezienie tego zajęło prawie minutę, ale znalazł precyzyjnie ten moment w filmie, a nawet napisał, co na tym kawałku papieru się znajduje. Co się znajduje na kawałku papieru, to powiedzmy nie powinno nas specjalnie zaskakiwać, bo tutaj jeśli widzimy tę scenę, to nie powinno nas zaskakiwać, no bo wiemy, że modele świetnie czytają już ze zdjęcia, to prawie to samo. Natomiast co tutaj jest niezwykłego? Niezwykłe jest to, że model jest w stanie z kontekstu wybrać moment, o którym piszemy, tak? Czyli jest w stanie na podstawie samych obrazów, tutaj ma duże znaczenie, że to jest niemy film, bo w niemym filmie no, nie ma żadnego gadania, tak? Które model mógłby sobie przeanalizować. W niemym filmie są tylko obrazy, no i czasami plansze z tekstem. I model jest w stanie zrozumieć taką kontekstowość, jak to, że ktoś coś komuś wyciąga z kieszeni, tak? To jest ogromny krok naprzód. Ogromny krok naprzód. I druga rzecz, no to jest użycie obrazka jako promptu. Znowu obrazek jest no, na takim poziomie artystycznym, jaki mój jest mniej więcej. I na podstawie samego tego obrazka model jest w stanie znaleźć tą scenę i ponownie jest w stanie pokazać dokładnie, gdzie ta rzecz się wydarzyła. I to już jest zupełnie niezwykłe, tak? Bo jest to rzeczywiście już bardzo bliskie temu, jak byśmy rozmawiali z człowiekiem, tak? Bo wyobraźmy sobie, że mielibyśmy kogoś, kto ten film obejrzał przed chwilą, no i byśmy mu narysowali taki rysuneczek, to on rzeczywiście by skojarzył, że to jest ten moment, gdzie ta woda się wylewa z tego zbiornika. No i okazuje się, że model też już umie kojarzyć. Więc to jest ogromny przełom w jakby analizie obrazu, a zatem interakcji tych modeli ze światem, nie tylko poprzez tekst, tak jak do tej pory, nie tylko poprzez obrazy, ale również przez no, wideo, czyli tak można powiedzieć, jak my w tą interakcję ze światem wchodzimy. I tu przechodzimy do kolejnego ogłoszenia z tego samego dnia, co ogłoszenie Google'a, mianowicie Sora. Sora, czyli model, który jest w stanie generować niezwykle realistyczne filmy. Na razie o czasie trwania nie dłuższym niż minuta. Te filmy prezentowane są na specjalnej stronie, którą OpenAI zrobiło. No i model ten, chociaż nie jest dostępny jako produkt, to nie jest produkt, to są na razie badania, ale zrobił ogromne wrażenie, bo do tej pory żaden z modeli, które były, nie był w stanie generować ani tak długich, ani przede wszystkim tak realistycznych filmów. Tutaj możemy zobaczyć różne filmy, które przy użyciu tego modelu stworzono i rzeczywiście zadziwiają one nie tylko realizmem, ale przede wszystkim pewną konsekwencją w pokazywaniu fizycznych obiektów, to znaczy stwarzaniu rzeczywiście dobrego wrażenia przemieszczania się przez rzeczywistą przestrzeń. To nie zawsze dobrze działa i tutaj twórcy, zwłaszcza w tak zwanym raporcie technicznym, który teraz widzimy na ekranie, oni tutaj jakby przyznają, że model nie jest jeszcze doskonały, ale jest niewątpliwie ogromnym krokiem naprzód. Wystarczy popatrzeć na te zdjęcia, żeby zdać sobie sprawę, jak ogromny postęp tutaj nastąpił. Ciekawą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest to, że model dość dobrze radzi sobie z bardzo prostymi promptami. Proszę zobaczyć, że tutaj promptem do wygenerowania bardzo realistycznego obrazu galerii sztuki jest dosłownie jedno zdanie. To wynika z tego, że po drodze pomiędzy użytkownikiem a modelem generującym wideo jest jeszcze GPT-4, które przerabia ten prosty prompt od użytkownika na bardziej skomplikowany prompt, który dopiero napędza model, ten, który generuje wideo. No i warto zwrócić uwagę, że również promptem dla niego mogą być zdjęcia. Tutaj jest kilka przykładów na stronie, w których model Sora animuje zdjęcia. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest to, również może rozszerzać istniejące filmy, zapętlać je i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj tych możliwości wszystkich pokazywał. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że to, co oni nazwali Emerging Simulation Capabilities, że wyłaniają się jakby nie przy okazji, można powiedzieć, dzięki skali wyłaniają się takie możliwości tego modelu, że on konsekwentnie utrzymuje relacje pomiędzy obiektami. I to szczególnie dobrze widać na tych ujęciach pięknych widoków, czy to gór, czy to pięknej greckiej wyspy. One są bardzo dobre pod względem tego, że obiekty znajdują się tam, gdzie powinny. No, czasem, jak mówię, ten model nie jest jeszcze doskonały. Tutaj widzimy na przykład znikających ludzi, ale jest to ogromny krok naprzód, po prostu ogromny krok naprzód w stosunku do tego, co było wcześniej.
I warto zwrócić uwagę na to, że tutaj ta interakcja i zdolności symulacyjne, interakcja z światem, tym, który ten model tworzy, to jest jakby druga strona tego medalu, którym mówiłem przed chwilą przy rozpoznawaniu. Czyli uczymy te modele w tej chwili zarówno rozpoznawać interakcje pomiędzy obiektami na filmach, jak i takie interakcje generować. I to jest wstęp do tego, żeby one mogły jakby lepiej poruszać się w rzeczywistym świecie. Zarówno widzieć, jak i tworzyć obrazy. I połączenie tego z modelami językowymi, no to będzie na pewno bardzo ciekawy rozwój. To ogłoszenie OpenAI, jak już kilka razy mówiłem w tym nagraniu, to nie jest jeszcze produkt, ale myślę, że bardzo szybko doczekamy się produktu opartego o ten model Sora. No i łatwo sobie wyobrazić tutaj mnóstwo zastosowań, przede wszystkim w tworzeniu filmów, wideo, czy w tworzeniu nawet newsów, gdzie często potrzebne są tak zwane przebitki, krótkie filmy, które stanowią tło dla jakiejś wypowiedzi i no, nie trzeba już będzie ich kręcić, będzie je można generować. A oczywiście wraz ze wzrostem długości tych filmów i tak dalej, możemy sobie wyobrazić również całkowitą generację, no rzeczywiście treściwych już filmów. Były te dwa najważniejsze ogłoszenia zeszłego tygodnia, te dwa najważniejsze postępy w technologii OpenAI, ale one oba są jeszcze dla nas niedostępne. Inna rzecz, którą ogłosiło OpenAI, która już jest dostępna dla niektórych użytkowników, niestety dla mnie jeszcze nie, ja muszę Wam to pokazać ze strony OpenAI, a tym czymś jest wprowadzenie tak zwanej pamięci, czyli czegoś, co powoduje, że chatbot GPT-4 zapamiętuje jakby to, co uznał za istotne z interakcji z tym konkretnym użytkownikiem, czyli z Tobą. I oni to tutaj pokazują na jakimś tam przykładzie. To, co tutaj się dzieje, to pokaz, że pojawia się nowy element konfiguracji, którym jest właśnie memory, czyli pamięć. I użytkownik ma również możliwość zobaczenia, co model o nim zapamiętał i być może usunięcia tych wspomnień, czy też tych zapamiętanych informacji, które uważa za no, takie, których model nie powinien zachowywać. I pojawia się też taki tryb, w którym model nie korzysta z tych zapamiętanych informacji i jednocześnie nie zapamiętuje nowych informacji z danej konkretnej rozmowy, czyli temporary chat, oni to nazywają. Myślę, że to bardzo ciekawa funkcja i myślę, że wiele osób uzna ją za bardzo pożyteczną, natomiast zwracam uwagę na to, jak ryzykowne jest kreowanie produktów opartych o te duże modele, dlatego że pojawienie się tej funkcji, tej możliwości w czacie GPT powoduje, że jakby tracą na atrakcyjności różne personalne asystenty zbudowane przez inne firmy w oparciu m.in. o GPT-4. Po co mam płacić za kolejnego asystenta, skoro mam pamięć w GPT-4, ono mnie pamięta, rozumie i wie, czego od niego oczekuję. No cóż, tworzenie produktów na szybko zmieniającym się rynku technologicznym przy błyskawicznie rozwijającej się technologii, to zawsze jest trudna rzecz. Tyle na dzisiaj. W ogóle chciałbym w kolejnym filmie opowiedzieć jeszcze o innych rzeczach, które może nie są tak sexy, nie dotyczą pięknych obrazków, ale o tym, że właśnie możliwości, które mamy dostępne poprzez interfejsy, więc takie, które możemy wykorzystać tworząc programy, które będą korzystać z modeli, one też wzrastają, też robią się coraz ciekawsze. Ale to kiedy indziej. Dzięki, tyle na dzisiaj.